Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę zawodnika w EAFC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od meczu z Gil Vicente. W poprzednim odcinku mieliśmy mecze ligowe i pucharowe, jeden mecz, gdzie też awansowaliśmy do finału Pucharu Portugalii. Wygraliśmy z Bawiszą 2-0. Przynajmniej dzisiaj najpierw mecz ligowy, a potem, co myślę, że bardzo ciekawe będzie, Liga Mistrzów. Liga Mistrzów przed nami, a więc na pewno to będzie ciekawe, jak poradzimy sobie w pierwszym meczu fazy pucharowej Ligi Mistrzów w karierze. Pora przechodzić do pierwszego meczu. Jak na razie mamy 62 punkty, tylko dwa razy nie wygraliśmy w tym sezonie. Był to remis, nie pamiętam z jednym zespołem, który to był, a drugi na pewno Benfica niedawno. Teraz mecz z Gil Vicente. My też, jeśli chodzi o statystyki naszego zawodnika, 35 bramek w lidze, 26 asyst, jak widać, jest po prostu bestią, jest nie do zatrzymania. Naprawdę to jest niesamowite, co on robi w tym sezonie. Pora na kolejny mecz, Gil Vicente. Będziemy tutaj mogli zaczynać. Tak wygląda nasz zespół. Są to jakieś duże zmiany, no w miarę to jest nasz podstawowy skład, tylko że ciekawe, że Simakan na prawej bronie, a Sorens na środku brony. Nie wiem, co z Żołmariusz, po prostu tak postanowił trener, taką małą zmianę zrobi widocznie. Możemy przechodzić do tego meczu. I możemy zaczynać. Pierwszy mecz na dzisiaj, ten prawdopodobnie najmniej ważny, będąc szczery, no bo potem najważniejszy mecz, czyli Napoli, no i potem Vitória Guimarães, więc to jest zespół, który też jest wyżej w tabeli i jest to cięższe ogólnie ta gryba, dlatego ten mecz wydaje się na papierze najłatwiejszym i ten, który powinniśmy na pewno zgarnąć, to jest zwycięstwo bez problemu. Ale często te najłatwiejsze są najcięższe, mam nadzieję, że tak tutaj nie będzie. No ale mogło to się właśnie źle zacząć dla nas, jest rożny. I jest okazja dla nas, bo nikt tutaj nie podchodzi do tego gracza, co będzie wrzucał piłkę. To jest dla nas okazja i właśnie to jest to, o czym mówię, tylko teraz trzeba biec z tą piłką. To musi być gol i tak właśnie jest. Nie zawsze te kontry wprowadzają się do mojej bramki, czasami właśnie są takie sytuacje, gdzie lepszą opcją jest podanie i to zrobiliśmy. 27 asysta nasza w tym sezonie, a to jest kolejna bramka Navarro, który też dość dużo strzelał sobie w tym sezonie, postrzelał sobie dość dużo tych bramek. Zwłaszcza teraz na pewno ma i on i Arezzo mają większe szanse na bramki, jak Haller został sprzedany, jak nasze tam naprawdę, no nie główne źródło bramek, bo my jednak statystycznie byliśmy głównym źródłem bramek i jesteśmy, no ale to drugie ważne źródło, czyli Haller jak odszedł, no to wiadomo, że ktoś będzie mógł więcej bramek strzelać, między innymi to będzie Navarro i Arezzo. Navarro strzela to na 1-0. Dobre przejęcie, kapitalne przejęcie. Strzał na dalszy jeszcze. Chciałem to jakoś zmieścić tak ledwo, co nie udało się. Jednak out dla nas. To było dość odważne wykonanie Navarro, choć nie ukrywam, że ja liczę na to, że klikałem mu właśnie, że podanie, żeby on to mnie podał i wtedy może bym coś zrobił, no ale jednak inaczej tutaj on myślał o tej sytuacji, chciał, może zaskoczyć, no na pewno zaskoczył mnie. Myślę, że bramkarze też po części mógł zaskoczyć taką decyzją. Super przejęcie piłki ponownie tutaj i mamy ponownie szansę na dobrą kontrę. Aj, w ostatniej chwili mi zabrał piłkę, jak już próbowałem to podawać, ale właśnie zabrał mi tutaj dosłownie w ostatniej chwili. Szansa dla nas na bramkę. Z pierwszej piłki, ależ to byłaby asysta, no. Aż zobaczę to naprawdę, bo to było przepiękne, że coś takiego nasz zawodnik zrobił, ale to byłoby naprawdę, no cudowna to by była asysta w naszym wykonaniu, nawet nie... Nie spodziewałem się jakby, że coś takiego nasz zawodnik będzie chciał zrobić jakby. To jest z pierwszej piłki, co najważniejsze. No coś takiego to naprawdę się nie spodziewałem. I jeszcze jakby to była bramka, to byłoby coś cudownego. No właśnie z pierwszej piłki on praktycznie tego nie widział jakby. To jest też niesamowite, bo on w ostatniej chwili jakby właśnie tej już nie patrzy, a to wow. Niesamowite naprawdę to by było, gdyby się udało zdobyć taką asystę. Ale za to możemy mieć ładną bramkę za mocno. Za mocno, zdecydowanie za mocno to było.
Biegniemy tutaj na prawe skrzydło. Jeszcze spróbuję to wrzucić, nie było tutaj gorzej, ale bramki tutaj nie będzie. Za to będzie strzał i gola nie będzie. Tylko nie możemy właśnie im odpuszczać, jakby tam właśnie jeden z naszych zawodników, jakby wydaje mi się, że powinien lepiej się zachować. To było w nogi, czy nie? To nie było w nogi. A jednak było. Nie widziałem właśnie, żeby był faul, ale bo tak jakby, nie wiem, może późna taka decyzja. Tak troszeczkę wygląda, by to była taka późna decyzja, taka niepewna. Aj, chciałem go zrobić fake shotem. Przeczuł jednak niestety. Ja bym to zrobił dobrze, to bym go zgubił, bym miał dużo miejsca na strzał, ale przewidział jakby co będę robił, Tutaj takie małe nieporozumienie wydaje mi się pomiędzy naszą obroną, ale na szczęście nie kończy to stratą bramki. Podam tutaj na skrzydło do Marusicia. Tu jeszcze możemy, to może być strzał. Dobra interwencja. Piłka jest wrzucana też, rzut rożny. Zawsze mieliśmy tutaj w miarę właśnie Hallera, który w miarę, wiadomo, że nie jest 100% skuteczny znowu, no ale większość strzela oczywiście, a my tutaj wrzucamy tą piłkę nie najgorzej i Simakan był bliski, żeby strzelić tutaj bramkę. Jeszcze tutaj powalczmy. Jestem tutaj właśnie. Wycelujemy, uderzymy, ale za słabo. Martins. Jeszcze tak, jakbyśmy się pokazali, to możemy jeszcze jedną akcję zrobić. No nie. Jakby to była minuta jeszcze dodana, ale to nic. Prowadzimy, gramy lepiej, bo mogliśmy nawet prowadzić większą różnicą, tylko troszeczkę nie mieliśmy szczęścia przy niektórych akcjach tam przy wykończeniu. Ale druga połowa do tego, żeby tutaj postrzelać więcej, zakładam, że jedną bramkę na pewno strzelimy w tej drugiej połowie, jak nie dwie przynajmniej. Jeden krok za dużo. Sorensen będzie tutaj musiał komuś podać. Podaję tutaj do Gudeliego. Gudeli pewnie podał Simakana, który jest na obronie tutaj na prawej w tym meczu. Ach, tutaj miałem dużo miejsca właśnie, więc zdziwił mnie brak podania, jakbym mnie zdziwił tutaj. A czemu nasz zawodnik jakby zrobił tam, czemu nasz zawodnik właśnie robi tam ślizg, jakby to nie miało troszeczkę sensu dla mnie. Abyśmy to przejęli też kolejny właśnie, troszkę więcej szczęścia i moglibyśmy coś tutaj zrobić. Vicente atakuje. Uda się celnie do nas podać. To jest okazja dla nas. I to jest 2-0. Ta bramka, no to było pewne, że się wydarzy. Tak naprawdę wiedzieliśmy dobrze, że ta bramka 2-0 będzie. I mamy my ją akurat, to też fajnie. 36. bramka w tym sezonie ligowym. 46, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten rekord, więc duża szansa na ten rekord. Duża szansa na pobicie tego rekordu. Jakbyśmy 50 tutaj mieli bramek, to byłoby naprawdę legendarne. Mamy zmianę tutaj w naszym zespole. Jest następny mecz dość ważny, więc jakby udało się strzelić bramkę na 3-0, bo ogólnie 3 bramkami prowadzić, to bym też myślę, że strzelił tutaj naprawdę. Faul na Gil Vicente. To będzie strzał i to będzie gol, wow. No niestety nam przeszkadzają, bo ja tutaj marzyłem o zejściu przedwczesnym, żeby być w pełni gotowym na mecz z Napoli, a oni tutaj strzelają taką bramkę, która niestety utrudnia troszkę życie nam teraz i no będzie ciężej na pewno.
czemu to było tak po ziemi, no? Wydawało mi się, że to było na tyle dużo siły, że to powinien spokojnie pójść, że to powinien być spokojnie taki mocny, dobry strzał. Świetnie, tak wymanewrowaliśmy i jest gol na 3-1, to mi wystarczy. Bo wydaje mi się, że na pewno nie przegramy, a remis tam jakby się wydarzył potencjalnie, wiadomo, żebym nie chciał, ale nic by się strasznego nie stało, dlatego możemy zejść, jednak się trzeba przygotować, mecz z Napoli jest dużo, dużo ważniejszy. Mecz kończy się wynikiem 3-1, więc no dobra decyzja, by się tutaj nic już nie wydarzyło. I teraz ten mecz w Lidze Mistrzów. Napoli przed nami. Faza pucharowa. Jak dobrze wiemy, my skończyliśmy na pierwszym miejscu w tej grupie z Bayernem, Chelsea i Fenerbahce, więc na pewno jesteśmy dość pewni siebie, że możemy wielu pokonać, jak pokonaliśmy takie zespoły. No w sumie znaczy, że z Bayernem przegraliśmy i zremisowaliśmy, ale ogólnie się dobrze prezentowaliśmy z obydwoma, jakby sam wszystkimi drużynami. Z Chelsea to wiadomo, że wygraliśmy dwa razy, z Fenerbahce też, a z Bayernem właśnie były troszkę większe problemy. Taki mamy skład na ten mecz. To jest ten sam jakby skład w poprzednim meczu, tak? Tak, to jest ten sam mecz, to jest ten sam zespół co w poprzednim meczu. I pora zaczynać. Pierwszy mecz w karierze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Oby to był udany mecz. Pierwszy mecz jest w Neapolu, dlatego tutaj, jak gramy w Neapolu, to na pewno dla mnie remis byłby już dobrym wynikiem. Oj, tutaj jeszcze udało się, dobra, więc troszkę za daleko tutaj poszedłem z tą piłką, ale udało się to uratować, co jest najważniejsze. Podałem, ale za późno. Zambangisa atakuje teraz. Przynajmniej jest Gudeli, jeden z naszych obrońców. Simakan też wraca na swoje miejsce. Teraz on tak zastępuje tutaj troszkę Gudeliego. Aj, jakby to się udało przejąć. Od razu momentalnie można byłoby zacząć kontrę. Strzał z daleka. Co za refleks nasza bramkarza, bo ta piłka się odbiła i mogła kompletnie zmylić. Zmyliłam pewnie nasza bramkarza i to się mogło źle skończyć, ale kończy się dobrą interwencją. Teraz, a nie będzie tego. Wybicie piłki, nie wiem, czy potrzebowaliśmy takiego wybicia, no ale no nic. Pedro Porro. Oj, Osimhen dostaje dużo miejsca, jeszcze więcej ma tutaj ten gracz. Jakie mamy szczęście, że on nie widziałem zbytnio takiej sytuacji w tej grze, że on się zamachnął, ale nie trafił piłkę jakby. Wow, no to takie rzeczy naprawdę się zdarzają na co dzień, więc mamy duże szczęście. No to miał być właśnie do Navarro, nie wiem czemu Navarro by uciekł. Pedro Porro, Almiron. Miguel Almiron podaje do Tchouameniego, który tutaj u nich jest. To jest naprawdę świetny transfer dla nich. Nuno Mendes też jeszcze kolejny dobry na pewno transfer, ale Simakan, myślałem, że sobie z nim już poradził w pełni. Ale teraz sobie z nim poradził, tak, super. Dobra, udało się wyjść tutaj spod tej presji i teraz, bo tak jakby wiadomo niestety co się stanie. Dobra robota ta z naszej obrony, bo to mogło się bardzo źle skończyć ta kontra i powinna się źle skończyć naprawdę. Nie, te podania jakby są troszkę jakby niepotrzebne, te podania robimy, tak jakby no nie wiem, troszeczkę widać jakby taki stres mam wrażenie po naszych kolegach z zespołu, takie podania właśnie, które robimy, które no nie powinniśmy robić, jakby takie bezmyślne troszeczkę podania przed takie górą. Jakbym wolałbym rozpracować jakby troszeczkę akcję, dłużej potrzymać piłkę, a nie tak szybko od razu oddawać. Osimhen strzela, to mogła być... Jakby minęła ta piłka bramkarza, to przez chwilę już myślałem, że to będzie niesamowita bramka Osimhena, ale tym razem udało się nam uniknąć tej bramki, ale jego strzał i jego gol może się wydarzyć tutaj
Piłka przejęta, ale jeszcze Osimhen tam jest, choć Gudaj z nim wygrywa, dobra. Uciekam na skrzydło. Wrzucimy tą piłkę i liczę, że coś więcej z tego będzie, ale jednak nie. A to za to musi być gol. I to jest gol, mamy prowadzenie. Arezzo trafia na 1-0. Napoli wyglądało lepiej, ale to my strzelamy jako pierwsi, więc to jest najważniejsze w tym całym meczu. Zwłaszcza to jest dwumecz, jak dobrze wiemy, więc każda bramka się bardzo liczy. Zwłaszcza na wyjeździe, zwłaszcza te bramki na wyjeździe. Wiadomo, że już nie są liczone razy dwa, ale są dalej bardzo ważne na pewno dla nas. I mamy prowadzenie w Neapolu. Mamy tutaj też oczywiście swoich kibiców. Świetne tutaj podanie. Myślałem pewnie, że da Varo i to tak troszeczkę zostawili dużo miejsca. I z dużo miejsca po prostu miał Arezzo. To jest jego, nie wiem czy nie, pierwsza? Pierwsza właśnie bramka, bo on głównie był rezerwowy tak naprawdę. Dlatego niezbyt grał i niezbyt dostał szansę. Oj, Almiron teraz pędzi, tylko żeby... Dobra, super, bałem się, żeby nie tam nie podali nic za dobrze, jakoś by tam jedno podanie i mogły być ogromne kłopoty dla nas. Aj, nie zdążyłem znowu podać już do 18, tutaj do Marusicia, chyba Marusic jeszcze z 18. Do niego próbowałem podać, ale już było za późno. Teraz też jakby... To jest na pewno też kwestia dobra, jak się wytajminguje takie podanie w ostatniej chwili, to oczywiście może dużo zrobić. A tutaj on... Tutaj nie chciałem jakoś tak późno, tylko po prostu no, po prostu mnie przeczuli, jakby czy nie wiem, o co chodzi w sumie. Dużo miejsca ma Tchouameni. Strzał. Jeszcze, dobra, koniec tej akcji będzie, koniec pierwszej połowy. Chciałem ten zatrzymać, ale wracamy do gry, wracam tutaj do gry. Druga połowa przed nami, druga połowa tego meczu w Lidze Mistrzów, który jak na razie idzie, no idzie nam dobrze. Wiadomo, że oni lepiej wyglądają tak ogólnie, ale to jedynka przy wyniku jest u nas, a nie u nich. U nich jest dalej zero, dlatego to jest najważniejsze, a nie to, że oni wyglądają lepiej. Dobra, wybrana tutaj, dobry blok. Jednego z naszych obrońców. Aj, Ramos, nie możesz tak długo trzymać piłki, jak jesteś pod taką presją jednak. Zambangisa podaje do Almirona. Świetne przejęcie tej piłki. Arezzo, nie wiem czy znajdę go, znalazłem tutaj podanie do niego, ale Arezzo za to znajduje graczy na poli przy tym podaniu do tyłu. Nie wiem po co w ogóle też tam podawał zbytnio. Teraz tylko bez błędu. Albo właśnie takie wybicie. Takie wybicie 100 razy bardziej wolę niż żeby podać gdzieś, nie wiem, po ziemi, prosto pod nogi rywala. Simakan. To jest chyba Ramos tą 24, tak mi się wydaje. Dobra piłka, świetna piłka do nas. Jeszcze strzał w ostatniej chwili, jeszcze podam tutaj, próbowałem normalnie, nie wiedziałem sam co zrobić tutaj, troszkę się pogubiłem w tym co ja tutaj robię. I kończy niestety to tak, że Napoli ma piłkę. Świetny wślizg Sorensena. Świetnie to wytimingował. Piłka bardzo dobra do mnie. Jeszcze tutaj, żeby zdążyć. Udało się zdążyć, udało się. Ale to niestety podanie było prosto pod nogi rywala. Jeszcze to spróbujmy jakkolwiek wrzucić. Chcę tam obrońca na poli nam przeszkadza. Ale tutaj mam okazję na strzał, dlatego warto spróbować. To jest najgorszy strzał, ale Wojtek Szczęsny, który jak widać tutaj broni, czyli we Włoszech został, ale zmienił klub z Juventusu do Napoli. Nie udało się tutaj przejść między tych graczy. Nuno Mendes, 20 minut do końca. Nadzieja na wzięcie przynajmniej remisu, może tak powiedzieć, tutaj z Neapolu, no to jest coraz większe już teraz. Świetne przejęcie, ale no dosłownie krok zrobiłem i ten krok był taki duży aż. I gol. Niestety gol. Almiron strzelił.
Ajajaj, naprawdę szkoda, bo to jest, się zaczęło od tej mojej straty, która nie powinna mieć miejsca, bo ta piłka mi ewidentnie po prostu za daleko uciekła. No, nie podobało mi się to, ja chciałem po prostu mieć tą piłkę przy sobie i wtedy by nie było tej straty. Znowu ta piłka, tak właśnie nie wiem, czy ja po prostu, ona mi tak za daleko ucieka, czy po prostu gracze wszyscy mają takie przyspieszenie znacznie lepsze ode mnie, nie mam pojęcia, zostałem zmieniony też. To jest chyba ostatnia decyzja, która powinna zapaść tak naprawdę. Nieważne jak gram, to ostatnia decyzja, która według mnie powinna zapaść, to zdjęcie najlepszego gracza sezonu. Nie wiem, ja jako trener przynajmniej bym czegoś takiego szczerze nie zrobił. Mamy też drugi mecz z Baławiszcą jednak. Czyli jednak dwumecz. No ale pierwszy mecz mamy, po pierwszym meczu chyba mamy 2-0, więc wydaje mi się, że tak czy tak będzie ten awans. Pora teraz na mecz tutaj Vitorią Gimaresz. I możemy zaczynać mecz z Vitorią, tutaj w kolejny mecz ligowy dzisiaj. Pierwszy poszedł po naszej myśli, dlatego liczę, że tak samo będzie z drugim. Strzał w naszym wykonaniu, pierwsza dobra próba. No, nasz ostatni występ nie był za dobry, dlatego próbuję się w miarę jakoś tutaj odbić po tym występie, choć znowu no nie, zagrałem jakoś okropnie znowu. A to jest bramka. 5 minut. Tyle mi wystarczyło, że może tak powiedzieć odbić się po tym, że w poprzednim pojedynku, w poprzednim meczu ogólnie nie strzeliłem akurat bramki, wyjątkowo to się nie zdarzy jakoś często bardzo. To jest taki mecz, który się zdarzy raz na boże pół sezonu naprawdę, bo wiadomo, że no jakikolwiek zawodnik dobry jest, czy nawet Messi w prime, czy Ronaldo, on nie potrafi jednak non-stop, bramka, cały czas lub asysta. Czasami były takie mecze, które po prostu byli gorsi, bo jednak każdy jest człowiekiem tutaj, więc każdy może zagrać troszeczkę gorzej. My tak właśnie troszeczkę gorzej zagraliśmy z tym Napoli. Mam nadzieję, że jednak drugi mecz będzie znacznie lepszy w naszym wykonaniu. Fofana. Czy to jest ten Fofana? Bo chyba Fofanę mają w Chelsea, kupili takiego napastnika Fofanę, którego wypożyczyli do Union Berlin. Czy to czasem nie on? Nie wiem w sumie. Fofana to akurat nazwisko, które wielu zawodników ma, więc to nie jest takie właśnie nazwisko, że tylko jeden gracz praktycznie ma takie nazwisko. No nie była to jakoś najgorsza wrzutka i to się kończy bramką, więc mieliśmy jakby podanie do asysty, może tak powiedzieć. Takie druga jakby asysta drugiego stopnia, jakby może tak powiedzieć. Więc ta wrzutka, pomimo że nie poszła tam, gdzie chciałem, to się skończyło ostatecznie to dobrze, bo właśnie ja celowałem do środka, a ta piłka poszła do Baro, który potem pięknie podał i to trafił Arezzo, więc tak, to też nie się zakończyła bardzo dobrze. Silva. Teraz do nas podanie szybko, pięknie. O to. A jednak nie. Ajaj, czy jednak niestety nie. Jednak niestety nie. Myślałem, że to było to. To był limit, musiał być limit. I to straszny limit. To dosłownie czubek można kpić palca, można tak powiedzieć. Tak właśnie było. No szkoda, bardzo szkoda. Takie spalone bolą na pewno. Bo są właśnie praktycznie no niezauważalne prawie spalone na pierwszy rzut oka. To powinien być strzał z pierwszej piłki od razu. Też klikałem mu, żeby to robił, ale oczywiście się jakoś nie słyszałem. Nie wiem właśnie o co chodzi. Zauważyłem, że po prostu oni jakby nie rozumieją, co to znaczy strzał z pierwszej piłki w tej grze. Nie wiem naprawdę, czemu tego nie robią. Nie wiem naprawdę. Tutaj wrzucimy w ostatniej chwili i to jest dobra wrzutka, bo to jest asysta, Baro trafia
Przedtem wrzucaliśmy Baro i on jeszcze podał komuś. Tym razem jednak wróciliśmy znowu na Baro i tym razem Baro też strzelił. Jakoś dobrze się rozumiemy dzisiaj z naszym kapitanem. Dobrze go tutaj znajdujemy. Tym razem tak go znaleźliśmy, że sam dał radę strzelić blanka. Nie musiał oddawać jeszcze do kogoś. A ja oczywiście się bardzo cieszę, bo nie tylko te asysty, ale to też jest udane dośrodkowanie, co oczywiście zwiększa nasze szanse na to, że będziemy mogli przejść po Porto do Milanu. Aż tam zostawi nam dużo miejsca tutaj. To będzie strzał i to będzie gol. Mamy 4-0. Jak na razie niszczymy tutaj naszych rywali w tym starciu. 4-0 aż. A to jest dopiero pół godziny gry. Nie wiem naprawdę jak, ale no po prostu ich tak łatwo niszczymy dzisiaj. Mamy dwie bramki, mamy jedną asystę. Więc jeśli byśmy jakimś cudem dobili hat-tryka już w tej pierwszej połowie, to naprawdę bym chyba na drugą nie wychodził. Tak mi się naprawdę wydaje, bo potem mecz pucharowy w sumie, na który wolę być bardziej gotowy, choć no nie boję się też w ogóle Boavista i też jestem w 100% pewny, że awansujemy, ale i tak po prostu możemy sobie odpocząć w sumie na ten mecz, więc czemu nie. Jak właśnie mamy takie okazje, że możemy odpocząć, to czemu by nie wykorzystać takiej okazji, a o bramki moje w tym sezonie czy asystę się nie martwię. To kółko miało być w sensie jakby walki o piłkę. A i tutaj jakby też mogliśmy ich troszeczkę bardziej przycisnąć. Pora hat-tricka, chyba pora hat-tricka. I to jest hat-trick w 45 minucie. Hat-trick w pierwszej połowie. To nie zdarza się codziennie. To się na pewno nie zdarza codziennie, to co zrobiliśmy w tym momencie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mogliśmy mieć hat-tricka w pierwszej połowie. Nie wiem, czy w jednym meczu reprezentacyjnym ostatnio w barwach Polski, czy tam nie mieliśmy jakiegoś takiego meczu, gdzie strzeliśmy hat-tricka. Chyba mieliśmy na pewno prowadzenie duże po pierwszej połowie, ale czy hat-tricka mieliśmy, to już nie pamiętam. Tak już mówiłem, naprawdę nie czuję potrzeby wychodzić na drugą połowę. Wolę sobie odpocząć i nie ryzykować na przykład potencjalnie kontuzji w meczu, który jest już wygrany. Albo tam zawieszenia czy coś w tym stylu, dlatego... Aha, dobra, musimy wznowić mecz. I teraz dopiero możemy poprosić o zmianę, dobra. Więc ponownie drugi mecz rzędu schodzimy przedwcześnie, ale tym razem to na własne życzenie, bo zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. 5-0 się kończy ten mecz, czyli druga połowa dużo nudniejsza. Mieliśmy jeden słaby mecz, więc odpowiedzieliśmy najlepiej jak się dało, czyli zagraliśmy po prostu świetnie tutaj. Teraz Boavista przed nami. Mamy nowy zespół, Punjab FC, co to ma znaczyć? Co to w ogóle jest zespół? To jest chyba zespół z Indii. To jest naprawdę szalony, najbardziej szalony zespół, który mnie chciał. I jeszcze to najlepsze, nie spełniam, a nie, spełniam ich wymagania. Występy tylko wystarczą, więc, ale to i tak jest niesamowita prawda, że Punjab FC mnie chce. Milan, 34 dośrodkowania mamy, to dobrze, bo 42 mamy mieć co najmniej, więc mam nadzieję, że to się uda. Na pora na ostatni mecz, bo myślę, że tutaj też przedwcześnie zejdziemy, dlatego jeszcze ten mecz sobie dzisiaj zagramy i pora przychodzi do tego meczu z Boavistą. I możemy zacząć ten ostatni mecz na dzisiaj, który mam nadzieję, że damy radę tutaj przedwcześnie zakończyć. Będzie teraz aut dla naszych rywali. Gdzieś w podobnych momentach w poprzednim meczu my strzelaliśmy pierwszą bramkę, to jest też szalone dość, że tak szybko strzeliliśmy pierwszą bramkę w poprzednim meczu. No dzisiaj właśnie w tych sekundach, dosłownie dziś teraz strzelaliśmy w poprzednim meczu bramkę.
Będzie rożny dla nich, ale to nie jest aż taka zła dla nas wiadomość, bo my zbyt rożnie nie tracimy tych bramek, a za to możemy ich skontrować. Będzie wykład bramki, więc najgorzej może być naprawdę, bo wolę, żeby był kolejny rożny. Albo, no wolę, żeby był kolejny rożny, bo chcę mieć właśnie te okazje, te kontry. Czy ta piłka do mnie tutaj możemy atakować? I to jest 1-0. 12 minuta. Może nie tak szybko jak w poprzednim meczu, ale i tak bardzo też szybko wychodzimy tutaj na prowadzenie. A więc no już wydaje się, że szanse nasze z 99,9% przechodzą powoli na 100%, że awansujemy. No, tak jak już mówiłem, no wydaje mi się, że spokojnie po tym pierwszym meczu już rozstrzygnęliśmy, że awansujemy. Bo jednak normalnie jak przegrywa się 2-0, to jeszcze da się odrobić, ale nie z nami. Z nami jak już przegrywasz dwoma bramkami, no to już chyba powoli trzeba się godzić z porażką, czy to nawet dwumecz, czy to mecz ogólnie, nieważne. Jak dwoma bramkami przegrywasz z nami, no to wątpię, że to się może dobrze skończyć dla rywala. Udało się tutaj dobrze podać. To podanie właśnie, nie wiem, prosiłem wcześniej. I liczyłbym na, właśnie, że jak poroszę, to wtedy dostaję. Następny mecz będzie też z Blagą tak w ogóle, więc to też będzie jeden z tych cięższych meczów ligowych. Już został nam tylko chyba jeszcze mecz potem ze Sportingiem, bo z Benficą mieliśmy oczywiście już mecz rewanżowy. A to z tych cięższych meczów ligowych jeszcze Sporting, więc jeśli nie przegramy z Blagą i ze Sportingiem, no to wydaje się, że powoli będziemy już przygotowywali się na to, że będziemy mogli powiedzieć, że mamy sezon bez porażki. Bo wydaje mi się, że jak ani Braga, ani Sporting na mnie zafundują tej pierwszej porażki, no to kto może to zrobić to naprawdę? No wątpię, że ktokolwiek. Pawisza da radę strzelić bramkę i da radę, więc niestety troszeczkę mi krzyżują plany, bo nie wiem, czy bym już też nie słodził po pierwszej połowie, byśmy prowadzili 3-0 w dwóch meczu, ale w dwóch meczu to mamy dwie bramki, tutaj przewagi tylko, więc troszeczkę może dłużej będziemy tutaj na boisku. To jest czysty wślizg, wow. No to naprawdę, to jest naprawdę precyzja duża, żeby tak właśnie zrobić, bo to też by mogło być naprawdę, to było duże ryzyko. Bo wystarczyło nie trafić, no to karny to chyba nie byłby, bo to jeszcze było chyba przed linią, ale byłby bardzo groźny rzut wolny. Mogłem wcześniej strzelać, ale nie wiedziałem sam dokładnie, jak tą akcję rozwiązać tutaj i jakby za długo przytrzymałem piłkę po prostu. Strzał, który jest celny, ale nie ma bramki. Teraz jest szansa dla nas na tą akcję z klasyczną, naszą klasyczną kontrą, że tak powiedzieć, ale ten gracz naprawdę zrobił dobrą robotę. Piłka będzie dla nas, ale ten gracz tak zrobił dobrą robotę, naprawdę. Teraz jeszcze, ajajaj, ta piłka była, nie wiem czemu aż tak właśnie, jakby nasza piłka była tak perfekcyjnie, jakby dla rywala bardziej, a nie pod naszego kolegę zespołu. Tak, no dziwne to było naprawdę, ta piłka nasza mogła być dużo lepsza. Koniec pierwszej połowy, ja na razie jeszcze nie zejdę. Na razie czego, bo po prostu ostatnia rzecz, którą chcę zobaczyć, to że w jakiś głupi sposób tutaj jakbym zszedł już tutaj, żebyśmy jakoś stracili to prowadzenie. Spalonego nie było. Strzał w naszym wykonaniu. Ajajaj, co za interwencja niesamowita. Naprawdę wow, to takie interwencje nie widuje się za często. Ponownie próbujemy i tym razem to jest gol. 2-1, moglibyśmy powalczyć o hat-tricka, ale nie ukrywam, że wolę zaoszczędzić siły na mecz z Bragą niż strzelić hat-tricka tutaj, bo tych bramek mam
mam naprawdę po prostu wystarczająco dużo, że nie potrzebuję jakoś walczyć o te kolejne bramki. Ale właśnie już czuję pewność, że ten awans jest, dlatego to robimy. 4-1, więc jak widać, Arezzo, czerwona kartka, czyli Arezzo nie będzie w finale. To jest duża strata dla nas na pewno. I to będzie Braga, tak. 4-3 wygrałeś z Gil Vicente w dwóch meczu. Fajnie byłoby to jednak, było, jakby on był zawieszony na ten mecz ligowy, a nie na mecz pucharowy, a pewnie będzie na finał zawieszony. 36, no tak, 36 mamy, dobra, więc jest naprawdę dobrze, jest bardzo dobrze. A więc mecz z Bragą to będzie następny odcinek, to będzie pierwszy mecz, następny odcinek. Braga ma miejsce trzecie. Potem mamy tam, to nie jest Chaves, co to, jak się zespołowi, a nie, to jest Chaves, to jest Chaves. Mamy tak, w sezonie ligowym 40 już bramek mamy przekroczone i mamy 28 asyst, czyli w następnym odcinku przekroczymy pewnie barierę 30 asyst, a bramek tam żadnej bariery nie przekroczymy. Ale zbliżymy się do rekordu, bo jeśli właśnie dobrze pamiętam, to 46 bramek to był rekord. Dlatego się możemy bardzo zbliżyć do tego rekordu. Wyrównać, nie wiem czy wyrównamy, bo w następnym odcinku pewnie mamy dwa mecze ligowe. Z Bragą i z Chaves, a ten mecz z Napoli. Właśnie tutaj też, no pewnie będziemy mieli tylko dwa mecze ligowe, więc musielibyśmy strzelić na przykład, nie wiem, dwa hat-triki w jednym meczu, cztery bramki w drugim, dwie bramki, żeby wyrównać ten rekord. Więc po prostu wątpię, ale na pewno coś, że będziemy mieli tak trzy co najmniej bramki więcej po tym odcinku następnym. A teraz będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!